Cześć, witam Was w kuchni. Plan jest na dzisiaj taki, że najpierw przygotujemy posiłek, bo jestem bardzo głodna, a potem poopowiadam Wam, jak to aktualnie u mnie teraz będzie wyglądało z redukcją, którą zaczęłam wczoraj. Także zapraszam do oglądania. Dzisiaj na obiad będziemy przygotowywać piersi w sosie pieczarkowo-śmietanowo-jogurtowym. Ziemniaki, które są game changerem na redukcji, ponieważ charakteryzują się wysokim indeksem sytości, czyli wskaźnikiem, który informuje nas, jaką sytość mamy po danym posiłku, i ziemniaki są niezastąpione na redukcji. Do obiadu będą nam potrzebne ziemniaki, cebula, jogurt, śmietana, surówka może być gotowa bądź własnej roboty, sól, pieprz, zioła prowansalskie, oliwa z oliwek, pieczarki już pocięte oraz pierś z kurczaka bądź indyka. Na redukcji będę spożywać 2000 kalorii, w razie czego będę modyfikować kaloryczność, jeżeli też będzie się zmieniać moja aktywność, bo każdy zdaje sobie sprawę, jak sytuacja teraz wygląda. W planach mam robić 4 treningi siłowe i raczej to będzie góra oraz dół. A jeżeli chodzi o obiad, to nie jest tylko moja porcja, bo również będę szukać obiad dla Tomka, także dlatego jest aż tyle tych produktów. Buraczki, także pewnie pomieszamy sobie surówkę porową z domowymi buraczkami. I jeżeli chodzi o obiad, to pieczarki już są prawie gotowe i teraz będę dodawać śmietanę oraz jogurt. I jako ciekawostkę Wam powiem, że akurat ziemniaki, mowa o gotowanych, możecie ważyć przed, jak i po, bo ponieważ po gotowaniu mają taką samą gramaturę jak przed, także jeżeli jecie u kogoś, a na przykład chcecie wiedzieć, ile tych ziemniaków nałożyliście, to po prostu poproście o wagę i wtedy możecie bez problemu je zważyć. Natomiast jeżeli chodzi o mięso, to tutaj dodajecie około 20% do już upieczonego mięsa. Także jeżeli na przykład Wasz filet ważył przed, surowy filet ważył przed usmażeniem 100 gramów, to po usmażeniu wpisujecie do aplikacji 120 gramów. To też będzie jakaś wartość mniej więcej na oko wpisana, ale będziecie wiedzieli mniej więcej, ile tych kalorii spożyliście. Cześć Wam. Cześć. I też chcieliśmy powiedzieć, że teraz tych przepisów będzie się pojawiać więcej. Ostatnio u Tomka na kanale pojawił się trzy przepisy tak. na tofu. Wegetariańskie dania z tofu. I mamy taki pomysł, żeby właśnie rozpocząć Wcześniej była lista zakupów i mamy pomysł, żeby rozpocząć po prostu nagrywanie top 3 z wykorzystaniem właśnie produktów typu tofu, makarony, ryże, ziemniaki. Także możecie pisać. No tak, jesteśmy trzeci dzień na redukcji, już myślimy o pizzy, ale też na pewno nagramy, bo mamy talerz od pizzy. No, także jeżeli macie jakiś pomysł, to możecie pisać w komentarzu i na pewno to się pojawi. Jeżeli chodzi o sylwetkę, to zaczynałam z wagi 62,7, a wymiary są następujące. Talia 68,5 cm, biodra 100 i udo 59. Cel mam taki, żeby po prostu zejść z takiego poziomu tkanki tłuszczowej, w którym będę czuła się dobrze. Nigdzie mi się nie spieszy. Nie wiadomo, jak to w tym roku będzie w ogóle z wszelkimi wyjazdami. Także po prostu
chcę trochę zredukować poziom tej tkanki tłuszczowej, bo zaczął mi przeszkadzać. Teraz też ciężkie treningi siłowe nie wchodzą w grę, także bez sensu byłoby przebywać na dodatnim bilansie energetycznym, jeżeli nie mogę wykonywać tak treningów, jakbym chciała. A właśnie, jeżeli jesteśmy przy treningach, to o nich mowa. Tak jak mówiłam, będę trenować 4 razy w tygodniu góra-dół. Przez ostatnie 2 tygodnie wykonywałam treningi na gumach oporowych. Nie cieszyły mnie tak treningi, jakbym chciała, dlatego też przyszły hantle, dlatego na nich będę wykonywała treningi. I też mam większą motywację, aby w ogóle trenować teraz na redukcji. I na pewno też się pojawią pytania, czy teraz lepiej redukować w czasie pandemii, czy przebywać na zerze kalorycznym. Przede wszystkim, możecie redukować, jeżeli wasz deficyt nie jest zbyt gigantyczny. U mnie to będzie rzędu 10% i przy 2000 kalorii raczej nie martwię się o to, bo moja dieta bez problemu dostarczy wszelkich makro, jak i mikroskładników. Czyli o jakość tych dostarczanych produktów. Kolejną kwestią będzie zadbanie o sen, następną regenerację i na samym końcu aktywność fizyczną, która też będzie redukować stres, który myślę, że teraz u wielu osób może być na dosyć wysokim poziomie. Dlatego też nie namawiam nikogo na redukowanie w tym czasie, to powinna być osobista decyzja. Tak jak powiedziałam, ja nie jestem na zbyt dużym deficycie i tyle. I to, co zawsze powtarzam na każdym filmie, czyli najlepiej zacząć redukcję po miesiączce. Ja też w takiej samej sytuacji jestem, zaczęłam redukcję bodajże w 4 dniu cyklu, kiedy to łaknienie było mniejsze, kiedy samopoczucie się polepszyło i kiedy retencja zeszła, bo wiadomo, jakie to jest demotywujące patrzeć w lustro i oczekiwać czegoś innego, a no wychodzi jednak nie za ciekawa ta sylwetka. No wiecie, o co chodzi. Także, jak zaczynacie redukcję, najlepiej po okresie, wtedy też lepiej wykonać zdjęcia, pomiary wszelkie i można zacząć działać. I kolejną kwestią, o której będzie większość osób pytać, to jak wygląda teraz moja aktywność. No wiadomo, spadła, będę na 2000 kalorii, to co mówiłam wcześniej, a aktywność po prostu będę przede wszystkim nabijać w domu. Jestem osobą, która dosyć sporo się rusza, nawet siedząc na krześle, tutaj te kalorie na pewno też będą przepalane. No i poza tym też przykładowo, jeżeli mam do odebrania paczkę z paczkomatu, no to też jakiś dystans muszę pokonać. Mam cel i mam ten komfort, że mieszkam mniej więcej na obrzeżach miasta. Dlatego jeżeli gdziekolwiek wychodzę, to też właśnie staram się unikać ludzi tak jak mogę. No i poza tym teraz mamy też więcej czasu, dlatego stawiam na czytanie i dowiadywanie się nowych rzeczy. Aktualnie czytam Inteligencję Emocjonalną, a niedawno skończyłam tą oto książkę, którą bardzo serdecznie polecam. Regularnie wrzucam książki na swojego Instagrama, jeżeli szukacie inspiracji, nie wiecie co poczytać w czasie kwarantanny albo w czasie, kiedy po prostu macie więcej czasu wolnego, to zapraszam po prostu, żeby tam zajrzeć i może coś znajdziecie dla siebie. Powoli zaczynam się przekonywać do vlogów. Myślę, że się polubimy, szczególnie teraz. Jeżeli się podobało, to standardowo zostawcie łapkę w górę. Napiszcie również komentarz, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych filmach. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!